Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Prosiłbym o sygnał. Prosiłbym o sygnał, czy mnie słychać, czy jestem. Ja przepraszam za lekkie spóźnienie, ale w ogóle myślałem, że dzisiaj nie zdążę z programem. Ale jest dobrze. Także. Także myślę, że spokojnie sobie poprowadzimy program. Ja tylko proszę o wybaczenie. W trakcie będę sobie ustawiał również trochę obraz. Trochę jest materiału różnego. Także. O, widać mnie, słychać. Super. No, drodzy Państwo, akurat kolejny weekend pogoda nam nie dopisała. Ale mi to nie przeszkadzało. Może najpierw zacznę od czegoś innego. Aniżeli to, co mamy tutaj na obrazku. Znaczy, jako potwierdzenie chcę tylko Państwu pokazać, że coraz więcej już się mówi nawet w tych takich, można by powiedzieć, populistycznych mediach o tym, że no, karmieni jesteśmy zatrutym mięsem, bo tak naprawdę, nie czarujmy się, to nie są odosobnione przypadki, że mięso jest, zwierzęta są faszerowane antybiotykami. Ja kiedyś Państwu opowiadałem taką historię dotyczącą akurat drobiu, gdzie zwierzęta te wypuszczone na trawkę no, nie przeżywały 2 tygodni, pokrywały się na zewnątrz pleśnią, bo tak naprawdę antybiotyki to nic innego jak pochodne pleśni. Tutaj akurat zrobiono aferę, widocznie ktoś gdzieś z kimś się nie podzielił albo podzielił się z tym, z kim nie trzeba. No tak to wygląda, ja może trochę ironizuję, ale no nie czarujmy się, no sami wiemy jak to dzisiaj wygląda. W każdym bądź razie, skoro już jesteśmy przy tym, to no, kilka takich małych cytatów. Ja nie będę całego artykułu czytał, ale jeżeli chodzi o tą gazetę, mamy chociażby stwierdzenie, że badania wykazały, że krowy były chore między innymi na krwotoczne zapalenie jelit. Tutaj jest taka informacja, może trochę to przybliżymy. Krwotoczne zapalenie jelit. Ja przypominam Państwu tą sentencję, o której mówiłem, że tak naprawdę wyglądamy tak jak to, co jemy. Inaczej mówiąc, każdy z nas buduje z tego, co zjada swój organizm, jego organizm buduje nowe komórki. Jeżeli byle jakiej jakości nasz pokarm jest, no to i byle jakiej jakości zaczynamy budować komórki. A poza tym taka informacja, tak, że mięso, które jest w ten sposób nafaszerowane antybiotykami, może spowodować alergię, choroby układu pokarmowego, a także uszkodzić wątrobę. Także mówimy o oczyszczaniu, ale zobaczcie Państwo, tak naprawdę na jedno wychodzi, bo czy my tą dawkę antybiotyku przyjmiemy jednorazowo, czy będziemy przyjmowali sukcesywnie w niewielkich ilościach, gdzie niby oficjalnie się podaje, że to są ilości nieszkodzące zdrowiu, to de facto prędzej czy później, w tym przypadku prędzej, w momencie kiedy tam zwracamy uwagę na różne rzeczy, jeżeli chodzi o odżywianie, w przypadku ludzi odżywiających się mięsem, no to dochodzi do takiej sytuacji, gdzie no, mamy różnego rodzaju choroby, tak? Zresztą nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak mówiłem, że na przykład lekarze, oficjalny nurt akademicki mówi, że alergia leczona czy nieleczona prowadzi do astmy. I to jest ten kolejny sygnał, jaki wysyła nam organizm. Możemy jeść takie mięso, ewentualnie jest inna alternatywa. Ja się Państwu przyznam, o tutaj pokazuję swoją rękę. Wracałem dzisiaj z córką, no, kawałek drogi byłem od siebie, od Mińska, no i po drodze zbierałem mlecze. Szukałem, no trochę się spóźniłem, bo też szukałem przypisu na ten mlecz. Ja dokładnie, powiem Państwu, nie pamiętam jak to jest, ja powiem szczerze, robię wino z mlecza. I polecam Państwu gorąco, to jest moja dłoń, bo chciałem, no moja kamerka nie działa, chciałem Państwu pokazać. To już jest ręka umyta, także no przebarwienia są spore. Zbiera się do takiego 20-paro-5-litrowego gęsiora około 2000 samych kwiatków.
No i oczywiście z 5 kilo cukru, z tym, że ja nie używam poza owocem, cukrem, wodą i drożdżami z winogron, te, które naturalnie mi zostają po przerobieniu wina z winogron z jesieni, nic więcej. Także to wino jest zupełnie inne. A wino z mlecza, tak jak i sam mlecz, ma ponadto no, wiele właściwości, między innymi pomagających oczyszczać nerki. Także, drodzy Państwo, no, polecam. Oczywiście nie musicie robić wina, tak? Ja tutaj nie namawiam nikogo do alkoholu. Nie będę tutaj się asekurował też tym, że Chrystus wino również pił. Z mojego punktu widzenia nie ma to znaczenia. Jeżeli komuś pasuje, proszę bardzo. Oczywiście wszystko powinno być w umiarze i równowaga powinna być zachowana wszędzie. W każdym bądź razie ja odszukam sobie ten przepis dla tych z Państwa, którzy odezwą się na maila, bardzo no, chętnie wyślę dokładnie, jak to wino należy sobie zrobić właśnie z mlecza, popijając sobie, wzmocnić nerki. Ewentualnie można zrobić wyciągi z mlecza. Gotuje się to w takim wywarze wodno-cukrowym. Moja ciotka to też fajnie robi. Taki przepis również Państwu podam, tym, którzy się na maila zgłoszą. No oczywiście, i tutaj byłem bardzo zaskoczony, tak, bo jak zbierałem ten mlecz, no to jest moja noga akurat, chcę Państwu pokazać, jak zostałem pocięty, no i nie wiem, z godzinkę zbierałem te, tylko że ja zebrałem dużo więcej tego mlecza, bo ja trochę więcej robię tego wina, bo wiadomo, że zawsze jak gdzieś jadę, to rozdaję. No pocięty zostałem przez takie muszki, tutaj może tego dobrze nie widać, ale no całe nogi miałem pocięte przez te, nie, no, byłem zdziwiony, bo ja myślałem, że te muszki takie małe, one kurna gorsze są od komarów, to jest wymysł tutaj gdzieś w miastach, na obrzeżach, a tutaj praktycznie rzecz biorąc, no do lasu było daleko, łąka ładna, no te muszki dosyć mocno szalały. Nogi miałem całe zakrwawione, bo to tak nie idzie spokojnie, że tak powiem, zbierać mlecza, jeżeli tutaj ktoś cię gryzie. No ale z drugiej strony, no prawda jest taka, że to jest taka naturalna szczepionka. I no powiem Państwu, ja też, no nie udało mi się namówić córki na to, żeby mi pomogła zbierać mlecz, a jeszcze jak zobaczyła moje pocięte nogi, to już w ogóle była przerażona, siedziała w samochodzie. Osobiście odbieram to jako własną porażkę. No ale, no nie wiem, czasami się zastanawiam, myślę, że chyba dopiero konieczność zmusi młode pokolenie, może nie wszystkich z młodego pokolenia, do tego, by zaczęli no, trochę kontaktu, szukać tego kontaktu z naturą. A teraz tak troszeczkę przeskoczymy. Tydzień temu rozmawialiśmy, ja jeszcze przepraszam, ja dzisiaj tak trochę może chaotycznie, ale na samym początku tutaj czytałem czata i ktoś pytał o regulację, jak wpływać na czakry. Ja na koniec opowiem o tym. Dzisiaj tego nie będę, ja mam taką własną metodę. Kiedyś może sobie po prostu w eterze przećwiczymy tą moją metodę. Ja Państwu, to jest taka forma medytacji w połączeniu z regulacją przepływu poszczególnych kolorów przez no, kolejne czakry, połączona z oddechem i tak dalej, z tymi wszystkimi elementami, o których mówiłem, no, między innymi tydzień temu, jeżeli chodzi o mapę marzeń. Ja tam dosyć mocno mówiłem o wątku pieniądza, jeżeli chodzi o marzenia. I w takim aspekcie proszę odebrać to, o czym teraz będę tutaj troszeczkę mówił, tak? Bo to też jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że wiele problemów, które u nas się pojawiają, wynikają z nieprzepracowania pewnych rzeczy. My pewne tematy gdzieś odpychamy na bok, traktując je po macoszemu, tak? I na przykład pieniądz. No, czy można mieć coś, czego się nie lubi? To po co chodzimy do pracy? I na takie pytania trzeba sobie odpowiedzieć. I ja powiem Państwu taką historię. Pewnie część z Państwa czytało taką książkę jak Alicja w Krainie Czarów. Tam jest taki moment, kiedy Alicja idzie w tej Krainie Czarów ścieżką. Proszę sobie wyobrazić, że to jest ta ścieżka w lesie. Jest tylko jedna ścieżka i prowadzi w jednym kierunku.
Dookoła rosną drzewa, więc ona sobie idzie tą ścieżką. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie tę scenę, kiedy ona dochodzi do takiego momentu, kiedy ta ścieżka rozwidla się w dwóch kierunkach. No i stanęła przed rozstajem dróg, jest taka skonsternowana i się zastanawia, co zrobić dalej. Czy pójść w lewo, czy pójść w prawo. No jak była jedna ścieżka, no to nie miała problemów, tak? No bo szła tą ścieżką. Ale kiedy droga zaczęła no, stwarzać pewnego rodzaju możliwości, no to zrobił się dylemat. No i zastanawiała się, którą drogę ma pójść, no to dopiero wtedy zaczęła się rozglądać. Szukała jakiegoś znaku, kierunkowskazu, jakiejś podpowiedzi. Często my się sugerujemy różnego rodzaju podpowiedziami. Ja odsyłam Państwa do, uważam, rewelacyjnego programu Jacka o jedynie słusznej drodze. Zgadzam się z nim w zupełności, że nie ma jednej słusznej drogi, że dróg jest wiele. I tak jak Rzym jest jeden dróg, do niego wiele, tak Stwórca, doskonałość, kto jak nazwie cel naszej podróży, nie ma znaczenia, jest jeden. A dróg do niego wiele i każdy ma prawo iść swoją własną drogą i właśnie najważniejsze, żeby ta droga była jego własna. W każdym bądź razie Alicja rozgląda się, tak rozgląda i patrzy, a dosłownie naprzeciwko niej, między rozwidleniem tych dróg, rośnie takie duże drzewo. Powiedzmy, że to jest dąb, rozłożysty, piękny dąb. I patrzysz, na tym dębie siedzi kot. Taki kot, który wszystko wiedział, miał wszystkie rozumy tego świata z Jan. Najmądrzejszy kot na świecie, w ogóle najmądrzejsze stworzenie, które, no, o cokolwiek byśmy nie zapytali, tak jak wujek Wikipedia, powiedzmy sobie, tak? O cokolwiek byśmy go nie zapytali, to na wszystko znał odpowiedź, zawsze umiał doradzić. No i ona go w końcu pyta, którą drogą mam pójść? Kot tak na nią patrzy, i zadaje jej pytanie, a gdzie chcesz dojść? Czy zadawaliście sobie Państwo takie pytanie, gdzie chcecie dojść? Po to jest między innymi mapa marzeń, żeby samemu sobie odpowiedzieć, gdzie chcecie dojść. Ale Alicja w tamtym czasie nie wiedziała i ona mówi, nie wiem. Kot znowu na nią popatrzył i mówi, jeżeli nie wiesz, dokąd chcesz dojść, to jakie to ma znaczenie, jaką drogą pójdziesz? I bardzo często ludzie, właśnie tak jak ta Alicja, idą, aby iść. Idą wytyczoną drogą przez innych, bo ona już jest wydeptana. Bo ktoś powiedział, że tędy łatwiej. Albo opowiedział coś, co tego kogoś przyciągnęło do tej, a nie innej drogi, do takiego, a nie innego wyboru. W każdym bądź razie o wielu rzeczach się nie mówi, po to, żeby ludzi prowadzić trochę na postronku. Ja pozwolę sobie dzisiaj, mimo tego, że mówimy o oczyszczaniu, ale myślę, że wprowadzenie pewnej wiedzy w temat, czym jest pieniądz, tak, żeby sobie to poukładać, to też jest pewne oczyszczenie na poziomie mentalnym. Zresztą pieniądz jako jeden z elementów, pięciu elementów dobrostanu ma też ogromne znaczenie. Ja tylko pokażę Państwu tutaj w tej książce rozdziały. Nie będę wszystkiego opowiadał. Ja już wspominałem wcześniej, że książka dokładnie pokazuje fakty historyczne, jakie miały miejsce w Europie i powiązania rodzin i kapitału z faktami historycznymi, które bardzo często były reżyserowane za pomocą pieniędzy. Pierwszy rozdział to jest Niemcy, kraj pochodzenia międzynarodowych bankierów. Rozdział drugi, Wielka Brytania, finansowe centrum dowodzenia. Francja, reżim pieniądza. Czwarty rozdział, Stany Zjednoczone, wewnętrzny krąg władzy pieniądza. Piąty, niespokojna Europa. Szósty, nowy ład Hitlera. Siódmy, bankierzy i sieć informacyjna. Ósmy, elita rządząca i niewidzialni oligarchowie. Dziewiąty, po finansowym tsunami. I dziesiąty, powrót do przyszłości. I chciałem Państwu tylko trochę zacytować parę rzeczy z ostatniego z rozdziału.
Dlatego, że to jest coś, do czego tak naprawdę zmierzają no, ci najbogatsi tego świata. Swego czasu było takie posiedzenie siedmiu najbogatszych ludzi tego świata, w których rękach jest 1/6 kapitału na świecie. I według ustaleń z tego spotkania, tak naprawdę wszystko dzisiaj na świecie się toczy. Ja tylko może zacytuję, tak? Akurat nie mam tutaj tego urywka. W 1910 roku na znajdującej się w wybrzeży Georgii wyspie Jekyll siedem osób odbyło tajną naradę. Istnieją dane wskazujące, że byli to właściciele 1/6 światowego majątku. Sześcioro z nich to Amerykanie. Reprezentowali interesy Morgana, Rockefellera oraz rządu USA. Przybysz z Europy występował w imieniu Rothschildów i Warburgów. Ustanowienie rezerwy federalnej w 1913 roku stanowiło bezpośredni rezultat tej konferencji. Bardzo interesujące wydaje się to, że instytucja ta nie tylko nie jest federalna, lecz także nie posiada rezerw i nie jest nawet bankiem. Uchwyciła jednak kontrolę nad amerykańskim systemem bankowym oraz podażą pieniądza. Nie będę więcej cytował, bo pewne rozwiązania jako konsekwencja tego spotkania są lansowane do dzisiaj na świecie. Na świecie się wszystko planuje. I tak jak w 1971 roku Nixon zniósł parytet złota do dolara, jako konsekwencję dzisiaj mamy obraz tego, co się dzieje na świecie. I żeby Państwu mniej więcej zakreślić to, do czego dąży dzisiaj kapitał tego świata, jaką nam szykują przyszłość, bo słyszeliście już o NWO, o pewnych rozwiązaniach, ale warto, żebyście też usłyszeli, jakie są przewidywania autora tej książki. W chwili obecnej Ameryka posiada gigantyczny zbiornik z 57 bilionami długu, który każdego dnia i o każdej godzinie rośnie zgodnie z prawem procentu składanego, dokładając olbrzymie, ukryte obciążenie do ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych, które stanie się w pełni odczuwalne mniej więcej za 10 lat. To te dwa elementy już od dawna stanowią wielką przeszkodę dla wzrostu gospodarczego. W rzeczywistości USA nigdy nie będą w stanie zwrócić tak wielkich pieniędzy, dlatego mogą jedynie coraz bardziej się pogrążać. Zaufanie wobec dolara zostało potężnie zachwiane i całkowite odrzucenie go przez mieszkańców globu to tylko kwestia czasu. Ludzie uprawiający powiązaną z nim politykę doskonale sobie zdają z tego sprawę. Ich głównym zadaniem jest teraz kontrolowane redukowanie do zera wartości amerykańskiej waluty, co pozwoli Stanom Zjednoczonym nadzwyczaj zręcznie odciąć się od kilkudziesięciobilionowego długu i ponownie wystartować. Starają się oni bardzo, by tuż przed całkowitym upadkiem dotychczasowego pieniądza uczynić wszystko, co możliwe i oszukańczo wykorzystać pracę obywateli innych państw, w tym również Chin. Istnieje, nie wiem czy Państwo wiecie, Chiny są największym pożyczkodawcą dla Stanów, także no, to jest ciekawy mechanizm, to o czym tutaj pisze autor. Istnieje jednak obawa, że ani opinia publiczna w USA, ani liczne rzesze światowych inwestorów nie zaakceptują planu porzucenia dolara. Dlatego uzyskaniem takiej wielkiej reformy może stać się uzasadnieniem tak wielkiej reformy może stać się wyłącznie wielki kryzys. W warunkach prawidłowo funkcjonującej gospodarki pieniądz ma prawo dewaluować się, tylko nieznacznie. Obniżenie jego wartości do zera wymaga wiele czasu, tyle tylko, że wciąż rosnące zadłużenie Stanów Zjednoczonych odbiera jakiekolwiek szanse na rozwój i skłaniać może inne kraje do rezygnacji z amerykańskiej waluty. Dlatego, o ile plan ma się powieść, dewaluacja dolara musi ulec przyspieszeniu. Jednocześnie należy uspokajać nastroje, rozwiewać wątpliwości i podejrzenia inwestorów, a nawet wspierać nadmierną emisję pieniądza realizowaną przez rezerwę federalną. To tłumaczy zniesienie regulacji ograniczających szalone działania spekulacyjne międzynarodowych bankierów. Brak reakcji na wybuchy wywoływane przez instrumenty pochodne, będące czymś w rodzaju finansowej broni masowego rażenia.
Wspieranie rynku subprime i uzyskanie przez szefów wielkich międzynarodowych korporacji gigantycznych premii. Macie już Państwo uzasadnienie, dlaczego dyrektorzy banków, dużych banków, w ogóle w bankach, dostają takie kolosalne pieniądze. I za co? Bo na pewno nie za wiedzę i za fachowość. Kiedy niespotykany od blisko 100 lat kryzys finansowy wybuchł nagle z wielką siłą, legalne stało się przestępstwo taśmowego drukowania pieniędzy przez rezerwę federalną, a zagraniczni inwestorzy okazali zrozumienie i wyrazili swoje poparcie, nadal płacąc rachunki. By nie nadużywać ich zaufania i uśpić wątpliwości, w pewnym momencie dolar w dziwny, niewyjaśniony sposób zatrzymał się na drodze spadkowej i o dziwo ruszył w górę. Wiele jest niejasnych zachowań oraz zdarzeń, lecz da się je wszystkie przejrzeć. Grupa interesu amerykańskiego dolara wykorzystuje metodę gotowania żaby w ciepłej wodzie. Paraliżuje nerwy mieszkańców globu. W przeciwieństwie do bezpośredniego pionowego wzrostu wartości, tutaj mówimy o walucie chińskiej, dewaluacja dolara odbyła się na zasadzie dużych spadków i małych podwyżek. Raz w górę, raz w dół. Najpierw rozpowszechniane są informacje o sprzyjającej i korzystnej sytuacji, stymulujące wzrost cen papierów wartościowych. Tu macie Państwo odpowiedź, dlaczego tak ważne jest również posiadanie, jak to niektórzy mówią, piątej kolumny, czyli władzy w mediach. Gdy następnie gwałtownie przybywa danych świadczących o tym, że warunki zmieniły się i nastąpi obniżka kursów, wielu graczy nie nadąża albo nie decyduje się na działanie, postanawiając nie podejmować pochopnych decyzji. I w ten sposób pozwala się wszystkim posiadaczom dolarów oraz amerykańskich obligacji skarbowych żyć iluzjami oraz rozmyślać o przyszłych zyskach i stratach i tracić szansę na szybkie uwolnienie się. Amerykański, dlatego też bardzo często mówię, ja to powtarzam, że bogactwo to tak jak szczęście, to nie jest stan posiadania, to jest stan ducha, bo można mieć duże pieniądze i cały czas się tylko martwić o te pieniądze, a tak naprawdę pieniądze nie dają gwarancji. No, ja znam przypadek człowieka, który no, miał duże pieniądze, bo dla wielu ludzi pewnie niewyobrażalne, 8 milionów euro, I chciał spokojnie żyć. Wpłacił sobie do banku na Cyprze. Powiedziano mu teraz, że dostanie 100 tysięcy dolarów z tego. I to są właśnie te mechanizmy. Amerykański pieniądz wciąż mocno trzyma inwestorów w swoich sidłach i wiele wskazuje na to, że uda się kontrolowane sprowadzenie jego wartości do zera, zgodne z harmonogramem i sprzyjające interesom dolarowej grupy. Tak, to co wcześniej Państwu mówiłem, te działania zostały dokładnie zaplanowane i tylko czeka się na określony moment, który będzie sprzyjał realizacji tego harmonogramu. Możemy przyjąć za rzecz pewną, że ani Europa, ani USA nie pozwolą Chinom wyjść z obecnego kryzysu obronną ręką, a nawet więcej, w pełni wykorzystają nadarzającą się okazję. Amerykański dolar niczym Titanic przyjmuje komplet pasażerów. Między innymi chińscy podróżni, nabywszy bilet po obniżonej cenie, w doskonałych nastrojach dążą do tym turystycznym liniowcem do żółtych źródeł. Ja tylko powiem Państwu, że żółte źródła w Chinach to jest miejsce, w którym przebywają zmarli. Warto jeszcze przypomnieć o niezwykłych scenkach teatralnych odgrywanych przez amerykański rząd, przedstawiających ratowanie giełdy papierów wartościowych. Oczywiście Państwo wiecie już o tym, że jak to się teraz nam wmawia, że ekonomia całego świata jest połączona, że krach na jednej giełdzie powoduje krach na kolejnej giełdzie. Wszystko jest na zasadzie naczyń połączonych i te instrumenty się wzajemnie przeplatają. Kapitały dzisiaj są powiązane, inwestowane w różnych miejscach. W zasadzie trudno je odróżnić od prawdziwego życia. W ramach jednej z nich Paulson błagał w kongresie o przegłosowanie bezprecedensowej ustawy o pakiecie pomocowym w wysokości 700 miliardów dolarów. Było to rzeczywiście poruszające i stanowiło jasny komunikat dla całego świata. Spójrzcie, jak ze wszystkich sił staramy się zapobiec katastrofie. 3 dni 100 miliardów dolarów, 5 dni bilion. Jeśli mimo wszystko nie uda się, nie możecie nas winić.
To jest po prostu, drodzy Państwo, teatr i nie mamy się co czarować. Przewidując rozwój wypadków, ja na końcu powiem, ja będę może monotematyczny, naprawdę. Prawdziwa wolność to jest niezależność. Jeżeli będziecie mieli własny hektar, niech on sobie będzie, niech on na razie leży odłogiem, kupcie go, wydzierżawcie, ale będziecie mieli pewność, że przeżyjecie i nikt wam nie będzie mówił, co macie robić i nikt nie będzie decydował o waszym być albo nie być. A gdy wszystko zostanie już odpowiednio przygotowane, nagle, pewnego dnia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja przestaną uznawać amerykańską walutę. Giełda runie i nikt ani nic już jej nie uratuje. Raptowny spadek kursu dolara nie wzbudzi niczyjego zainteresowania. W ciągu jednej nocy cały dług Stanów Zjednoczonych zniknie, a razem z nim znikną także oszczędności wielu nacji, w tym Chińczyków i rezerwy i chińskie rezerwy walutowe. Fundusze emerytalne Amerykanów rozpłyną się w zupie. Po ubezpieczeniach zdrowotnych nie pozostanie ślad. Obligacje skarbowe przemienią się w wodę, a rezerwy dolarowe w zwykły papier. Rząd będzie się uchylał od odpowiedzialności, twierdząc, że nie przeciw niemu powinno kierować się złość i gniew. On bowiem zrobił wszystko, co możliwe i nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia. Świat zachodnich teoretyków skieruje ostrze swojej krytyki przeciw demonom suwerennych walut, a głównym jej celem będzie nieszczęśliwy dolar. W końcowej fazie tego procesu światowa elita wyrazi swój smutek i najszczersze współczucie dla wszystkich ofiar dolara, włączając w to ciężko pracujący naród chiński. Ich mowa pogrzebowa zakończy się wezwaniem: wszyscy żyjący, powstańmy z rumowiska autonomicznych walut i rozpocznijmy nową podróż we wspólnym, wiarygodnym, światowym pieniądzem. Amen. I to jest, drodzy Państwo, konsekwencja uwolnienia dolara z parytetu złota. Ludziom dalej gdzieś tkwi głęboko gdzieś w przekonaniu, że dolar jest mocną walutą, że ma pokrycie w złocie, bo kiedyś o tym trąbiono. Kiedyś każdy wiedział, że jak kupuje produkt, to mógł go za jakiś czas, myślał, że to jest wartość, która coś stanowi. A to jest tylko iluzja. I parę urywków z tego trzeciego, z tego ostatniego podrozdziału, Tytani, świat widziany z góry. Może całego tego urywka pierwszego nie będę czytał, ale nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki film Powrót do przyszłości. Tam główny bohater, on wraca do przeszłości i chodzi o to, że tam jest taki moment, gdzie on dąży do tego, żeby jego przyszły ojciec pocałował się z matką, bo w momencie, kiedy oni, ich drogi się rozchodzą, to jego zdjęcie znika, jego postać znika ze zdjęcia, które miał ze sobą, które miał z przyszłości. To jest dowód na to, że działania podjęte dzisiaj wpływają na określony bieg zdarzeń w przyszłości. Autor tutaj podaje jeszcze przykład jednej ciekawej książki pod tytułem Atlas zbuntowany. Jej bohaterowie, najprzedniejsze jednostki świata, światowa elita, po przeprowadzeniu skutecznego strajku triumfalnie powracają do opuszczonych wcześniej miejsc swoimi prywatnymi samolotami. Spoglądają z góry na stłoczone rzesze ludzi pogrążające się w chaosie, degeneracji i zniszczeniu. Widzą, że skłóceni z nimi urzędnicy państwowi, chciwi, bezwstydni i głupi, popadli we frustrację i utracili siły do dalszej walki. To, co jest w życiu najlepsze, majątek, mądrość, wiedza, skoncentrowało się w szybujących w górze postaciach. Elita, uśmiechając się i dumnie spoglądając na znajdujący się u jej stóp świat, podąża jedyną właściwą drogą. Występujący na kartkach powieści Rand, członkowie rządów, którzy próbowali narzucać wybrańcom jakiekolwiek ograniczenia, są bez wyjątku postaciami negatywnymi, które charakteryzuje próżność i głupota, bezwstydna chciwość, bezmyślna brawura oraz rozpadająca się przy pierwszym uderzeniu paskudna twarz. Mali, zwykli ludzie natomiast, zbici w masę, tworzą taki element, jaki w zasadzie można całkowicie zignorować. Brak im osobowości, nie mają wartości ani znaczenia, cechuje ich barbarzyństwo i brak samoświadomości, słabość i niemoc. Leżą poskręcani na zniszczonych torach kolejowych, trzęsą się w okolicach porzuconych kopalni, stoją bez celu przed upadłymi bankami, nie wiedzą, co zrobić w ogarniętych chaosem miastach i dotkniętych głodem wsiach. Wprawdzie przełamując swoją niechęć,
Autorka nadaje im jakieś imiona i nazwiska, jednak i tak tworzą oni zaledwie niewyraźne tło, kontrast z bohaterami. Pełnią rolę pionków oczekujących na nowe ustanowienie. Tymczasem nieziemscy siłacze już obalili krępujące ich regulacje i przeszkody. Wykorzystując teraz najbardziej precyzyjne myśli, najgłębszą wiedzę, najwyższe formy talentu i najlepsze projekty, ponownie formułują społeczeństwo. Przygotowywali się do tego wiele lat. Pozwolili, by cały dotychczasowy system powoli, krok po kroku, podążał w kierunku niebieskiego nieba. Tak, jakże piękny nieboskłon, właśnie kroczą ku niemu nieświadome, niepewne tłumy. Czy tytani będą się śmiać, ostatni, a zaplanowany przez nich los naprawdę nie może ulec zmianie? Dziś pewnie dzierżą w dłoniach złoty klucz, jakim jest siła pieniądza. Do przyszłości. Klucz do przyszłości. Już przygotowali projekt, plan fazy końcowej, przypieczętowany los zwykłych ludzi. Jednak zignorowali jeden ważny element. Zapomnieli mianowicie, że podstawową siłą, która napędza rozwój i zmienia historię, to są narody. Ludzkie rzesze. Woda może nosić łodzie, może też je zatopić. Zawsze tak było. Nadzieje świata składa się zarówno stałość pewnych zjawisk, jak i przemiany. Gdyby wiedza o tym, że przyszłość została już zaplanowana przez rządzące elity, stała się powszechnie dostępna, czy szerokie masy wciąż pozostawałyby bierne i obojętne? A ja, drodzy Państwo, mam czasami takie wrażenie i się dziwię, bo ludzie niby se zdają sprawę z tego, że no coś się dzieje. Przed II wojną światową też widzieli, że coś się dzieje, coś się szykuje. Niektórzy mówili jawnie o wojnie, ale nie, no inni znowuż torpedowali. To jest właśnie celowo, żeby ogłupić ludzi, żeby nie wiedzieli komu wierzyć. To tak jak w tym samym programie podaje się profesora z jednej uczelni medycznej, który wychwala masło i za chwileczkę profesora z innej uczelni medycznej, który wychwala margarynę. Być może nieziemscy siłacze mają zbyt wysoką samoocenę i pochopnie lekceważą innych ludzi. Co mogliby bowiem dostrzec, gdyby nie się uważnie rozejrzeli? Prawdopodobnie Rosję, a może Brazylię, które właśnie realizują swoje własne strategie. Ja bym dodał do tego też małe grupy społeczne, takie między innymi jak Wolna Ludzkość. Jest sporo tego, są programy niezależne telewizji, są tylko na razie te działania wszystkie są takie, ja bym powiedział, rozczłonkowane. Każdy działa na swoją rękę, ale tutaj mam do Państwa taki gorący apel. Niezależnie od tego, czy ci ludzie skrzykną się, może nie tyle się skrzykną, czy się zjednoczą ze wspólnym działaniu, we wspólnym froncie, proszę w dobry sposób potraktować jako miłość własną samych siebie i swojej rodziny. I ja jeszcze raz powiem o tym jednym hektarze. To odsyłam do książek Anastazji. Ci, którzy czytali, wiedzą, o co chodzi. Ja myślę, że tak naprawdę nie ma lepszego wyjścia. A za chwilę będę miał, jak skończę akurat ten kawałek programu, to taką małą propozycję. Na przykład państwa Bliskiego Wschodu, które z uporem reformują rządzący światem system rozliczeniowy petrodolara. Albo Chiny, które reprezentują państwa rozwijające się i nie zamierzają podporządkować się napisanemu dla nich scenariuszowi kryzysu finansowego, pragnąc grać swoją własną rolę. Ujrzą, jak kraje te przygotowują plany i projektują przyszłe systemy walutowe, buntując się przeciwko wspólnej walucie tytanów. Kiedy więc ludzie dostaną wiedzę i narzędzia? Kiedy odmienią przyszłość? Pozostaje nam czekać. Tu mi niewyraźne wyszło. Ja myślę, drodzy Państwo, że nie pozostaje nam czekać, bo ja przepraszam za to, że odzieram Państwa z takiej błogiej nieświadomości czasami, ale tutaj już nie ma, że tak powiem, czasu na czekanie. Teraz jest czas na działanie. Zresztą ja w ogóle jestem człowiekiem działania i to, że gadam, to jakaś taka naturalna kolej rzeczy, ale gadam o tym, co robię i o działaniu. I tutaj jest taka moja propozycja. Zresztą tak mi od jakiegoś czasu chodziło po mnie i tak jak niektórzy z słuchaczy namawiają mnie na studia medyczne, na które nie pójdę, bo po prostu ja nie nadaję się do tego systemu, bo ja bym tam rozniósł co niektórych profesorów.
Ja już dosyć długo spokojnie, pokornie znosiłem pewnego rodzaju układy. Jak wiecie, nosiłem dosyć długo mundur. Przyglądałem się temu wszystkiemu, kiedyś wierząc, ufając, że to jest dla dobra nas wszystkich. Okazuje się, że tak nie jest. Także, no, Chińczycy mówią, jest takie powiedzenie: nie możesz zmienić świata, to zmień siebie. Dlatego jeszcze raz mówię. Zadbajcie Państwo o siebie. Naprawdę, ten hektar to jest podstawa. To jest podstawa, żeby niezależnie od tego, co się będzie działo na świecie, będziecie mieli pewnego rodzaju azyl, własny azyl, nie licząc na to, że ktoś Wam go da. Bo w momencie, kiedy liczycie na kogokolwiek, to realizujecie jego marzenia. Zacznijcie realizować swoje własne marzenia. I kończąc tak naprawdę w tym momencie to, o czym mówiłem tydzień temu o marzeniach, no to teraz to już to jest ten moment, żeby zrobić własną mapę marzeń. Jesteśmy po grudniu 2012, wiosna tego roku, księżyc rośnie, także to jest taki moment, kiedy naprawdę warto zaplanować sobie swoją przyszłość, bo to tak naprawdę daje wam nadzieję na tą przyszłość i uruchamia potężne siły zgodnie z waszą wolą. Jeżeli jej nie macie, to będą decydowali inni. Wiecie o tym, że są doświadczenia mówiące o tym, że ludzie medytujący nad zbiornikiem wodnym, który stał się ściekiem, z czasem, i to w bardzo szybkim, można powiedzieć, czasie, wpływają na środowisko wodne. Ta woda się oczyszcza. Tak naprawdę my tworzymy środowisko, w którym żyjemy. Środowisko generuje nas, ale my zmieniamy środowisko poprzez działania, jakie wykonujemy, żyjąc w tym środowisku. I moja taka propozycja to jest taka, ja nie chcę tej, tak samo mnie namawiano swego czasu na to, żebym poszedł w jakimś tam kierunku w politykę, ale powiem szczerze, to jest to samo, jak byłem kiedyś na szkole pancernej na kierunku politycznym. Na siłę mnie wpisywali, chcieli wpisać do partii, nie wpisali. Ja powiedziałem, że nie widzę nikogo, kto by rzeczywiście sobą coś reprezentował. Wtedy taki zastępca do spraw politycznych, Dziemianko, powiedział: wiesz, to czuj się wyróżniony, bo kiedyś to trzeba było w czynie społecznym się wykazać, żeby można być było zapisane. A ja mówię: nie. Czy nie mogę skończyć tej uczelni? Bo on zagroził mi, że jak się nie zapiszę, to po prostu wylecę ze szkoły. Ja się z tym liczyłem tak naprawdę. Miałem już przygotowane studia na Akademii Medycznej, na kierunku dziennikarskim, dlatego że no, większość przedmiotów się pokrywała z tym, co mieli dziennikarze. I mówię do niego tak, mówię: wie pan co? Czy to nie może być tak? Znaczy, wtedy to było obywatelu, tak? Mówię: obywatelu, majorze. Pamiętam jak dzisiaj pana majora z wyłupiastymi oczami. Dzisiaj to wiem, że miał chorobę tarczycy i problemy z tym. W każdym bądź razie nazwiska nie powiem. Niech zostanie tajemnicą. Może ten człowiek się zmienił przez te lata. On do mnie mówi, że w takim wypadku nie skończy uczelni. Ja mówię: no dobra, to nie mogę skończyć uczelni i patrzeć w miarę obiektywnego punktu widzenia spoza partii na to, co ona robi w tym kraju. Tak jak są przecież ludzie, którzy nie są księżmi, a kończą teologię i nie patrzą z subiektywnego punktu widzenia danej religii na temat teologii. Przecież my w ten sposób, poprzez doświadczenie, budujemy sobie własne wyobrażenia o tym świecie i o tym, w czym przyszło nam funkcjonować. Znaczy przyszło? Tak naprawdę sami wybraliśmy te działania. I powiem szczerze tak, z różnymi rozmawiałem, podrobiłem różne podchody, mam ciekawe materiały na pewne działania tych tak zwanych liderów politycznych, którzy piastują no, czołowe urzędy w tym kraju, ale prawda jest taka, że nikt nie był zainteresowany w tym, żeby pewne rzeczy ujrzały światło dzienne. Bardzo często pokazywano mi miejsce w szyku na zasadzie: jesteś nienormalny, będziesz system zmieniał. Więc mam taką propozycję. Jeżeli wśród Państwa są osoby zdecydowane, zapraszam, dajcie mi znać. Myślę, żeby stworzyć, to nie musi być jakiś wielki ruch, ale taką coś w rodzaju właśnie stowarzyszenia partii, która będzie pokazywała w swoim statucie inne rozwiązania, a nie tylko mówienie o tym. Myślę, że najwyższy czas, dojrzało to już do tego momentu. Ja
muszę jeszcze troszeczkę popatrzeć w różne kwestie numerologiczne i tak dalej, ale to był też taki kiedyś czas, kiedy bardzo mnie ten temat interesował. Ale myślę, że liczba 44 ma też swoje uzasadnienie. I jeżeli tak jest, a wiatry ku temu są sprzyjające, to myślę, że to będzie taka przyszłość, bo tak naprawdę Partia Zielonych zrobiła się taką, jak tu powiedzieć, nawet nie przeciwwagą do tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Naprawdę są rozwiązania, na razie te rozwiązania są lokalne. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, myśl globalnie, działaj lokalnie. Także na pewno to są długie lata działania, początek pewnie będzie też i tak jak to kiedyś Gandhi powiedział, najpierw z tobą walczą, najpierw cię krytykują, później z tobą walczą, długo walczą, a na końcu wygrywasz. Także ja jestem już na to otwarty, ale sam tego nie chcę robić. Nie chcę, bo był taki moment kiedyś, kiedy myślałem, że jestem wariatem, bo wszyscy byli innego zdania, tylko ja jakiś taki byłem nienormalny, tak? Kiedyś mi jeden z przełożonych powiedział, młody, świat chcesz zmieniać? Mówi, walnij się w łeb. Mówi, ten system przejedzie po tobie jak walec. Ale system tak naprawdę został wymyślony przez ludzi. Któż inny, jak nie inni ludzie, bo ja sobie nie uzurpuję do tego prawa, to nie. Ja mogę się włączyć w ten ruch, podjąć pewne działania, a zauważyłem taką rzecz, że ja się nie wychylam, po prostu wtedy tylko, kiedy trzeba, podejmuję pewne działania i nie uzurpuję sobie tutaj pewnych praw, bo samemu to można, jak ja to często mówię, palcem w bucie pokiwać. Musi być grupa ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, działania skoordynowane i nie proszenie się o pieniądze, tylko no, pewne założenia muszą być realizowane przez tych ludzi i tyle. Takich elementów organizacyjnych na tym etapie wstępnym mogę się podjąć, jeżeli będzie grupa chętnych, no to zaczniemy działać. W ramach oczyszczania. I teraz w ramach tego oczyszczania lecimy dalej. Lecimy dalej. Pokażę Państwu kilka rzeczy, jeżeli chodzi tak, bo część osób od dłuższego czasu je już tą pastę, układ trawienia Wam się fajnie oczyszcza, no i dobrze by było, żebyście jedli właśnie pokarmy roślinne. Tak naprawdę ja akurat teraz nie będę szukał w internecie, w komputerze mam wykład to był wicedyrektor Citibanku, który prezentował, dostałem od jednej ze słuchaczek, myślę, że następnym razem nawet sobie puścimy całość, który właśnie mówi o tym, że rozwiązaniem głodu na świecie, problem głodu na świecie może być rozwiązany poprzez zmianę stylu odżywiania. Jeżeli przejdziemy na wegetarianizm, bo tak naprawdę, żeby wyprodukować 1 kg mięsa, to się bardzo dużo wody zużywa, bardzo dużo pokarmu roślinnego, nie tędy droga. My dzisiaj tak naprawdę zżeramy jak bakterie swojego żywiciela, tak naprawdę naszą ziemię i rozwiązaniem są pokarmy roślinne. On tam podaje fakty i tak dalej. Myślę, że za tydzień sobie puścimy ten program, ten jego wykład, bo to był wykład w ramach jakiejś konferencji międzynarodowej, żeby Państwa trochę poraziły dane, o których on mówi, bo to też o to chodzi. I mówi o tym również, że jesteśmy zastraszani przez mięsożerców. Oni, tak naprawdę jest prawie 700 milionów ludzi na świecie, którzy są roślinożercami. Gdyby nie rośliny, tak naprawdę większy plon zbierałaby śmierć, bo więcej ludzi umierałoby z głodu. I tu chodzi o postawienie pewnych rzeczy na nogach, a nie do góry nogami. Biznes biznesem. Tak naprawdę to jest wszystko też iluzoryczne, jeżeli chodzi o te wszystkie biznesy.
Kotlety grochowe, łatwe do przyrządzania. Ja nie będę czytał przepisów. Ci z Państwa, którzy będą chcieli, ostatnio jeden ze słuchaczy, no tak mnie zobligował do tego, żebym przygotował jadłospis dla jego chorej babci, która ma problemy i z żołądkiem, i z przełykaniem, i tak dalej. I powiem szczerze, no trochę czasu poświęciłem i to jest akurat, to są wyrywki z kilku książek z gotowymi przepisami. Także jak ktoś się do mnie odezwie na maila, wyślę, warto, tu są całe przepisy, na przykład barszcz wegetariański, wegetariańska zupa i tak dalej, akurat z tej książki, tak? Ale są też jeszcze inne, na przykład, proszę bardzo, puré z marchwi i szpinak. Na przykład powiem Państwu, ostatnio jadłem niesamowite puré z buraka ćwikłowego. No rewelacja, takie z dyni nieraz już jadłem, ale powiem szczerze, czasami człowiek w czymś robi i zapomina o tym, że można w ten sposób. Ja nie wiem, czy opowiadałem Państwu taką historię, kiedyś byłem pod Białymstokiem u takich Państwa, gdzie no właśnie robiłem taki wykład na temat ziół, odżywiania i tak dalej. Poczęstowano mnie nalewką ziołową. Nalewkę robił dziadek. Ja poprosiłem, żeby ten dziadek przyszedł, bo ja się tej nalewki nie napiję. I przychodzi dziadek, który no nie wyglądał na tam chyba 80 parę lat, ale nie wyglądał. Ja bym mu dał koło 70, ale miał strasznie czerwone spojówki oczu. Miał dosłownie stan zapalny i to widać było długi, aż z takimi ropnymi krostkami. I tak zacząłem z nim rozmawiać. Mówię, słyszałem, że pan zbiera zioła. A on mówi, że tak, że o 5 rano idzie do lasu, wraca o 22, że on się tak nawdycha tych ziół w lesie, nawdycha, on taki zdrowy. Ja mówię, ale to o czym pan mówi, przecież pan nie jest zdrowy. On tak na mnie patrzy. No mówię, przecież pan ma, mówię, problemy z nerkami. Pan ma, mówię, stany zapalne spojówek, czy pan nie widzi tego? No tak, panie, tak, ale chodzę do lekarza, mówi, od pół roku, biorę jakieś krople z antybiotykiem i mówi, i nic. Mówi, tam na chwilę mi tylko ulga. Ja mówię, to pan mi pokaże te swoje zioła. Ma pan te jakieś jeszcze zioła? Zaprowadził mnie do stodoły, tam stały całe wielkie worki, po 50 kilo, od pokrzywy, no przez wszystko, cokolwiek można w lesie, jeżeli chodzi o zioła. I on mówi, że raz w miesiącu z Herbapolu do niego przyjeżdżają i on na tych ziołach zarabia prawie 2,5 tysiąca miesięcznie. Powiem państwu, że ja byłem w szoku, ile on tego miał. I w jednym worku był wiesiołek. Pytam się go, mówię, a co to jest? A on mówi, że wiesiołek. Ja mówię, panie, no a na co jest wiesiołek? A on mi mówi, że na nerki, na oczy i na inne rzeczy, tak? Ja mówię, panie, no to jak pan masz tego wiesiołka, to czego pan sobie, mówię, nie robisz z tego wywaru, nie pije pan tego, a te fusy, które zostają, obłożyć se oczy. Dziadek, który całe życie zbierał zioła. I to jest czasami tak, że my jesteśmy koło źródła, niewysychającego źródła i umieramy z pragnienia. I on mówi, patrz panie, ja se nie pomyślałem o tym. Ja wyjechałem stamtąd, tydzień później zadzwoniła jego wnuczka, przeszczęśliwa, dziękowała mi w imieniu dziadka, bo problemy z oczami się skończyły. I czasami właśnie jest tak z odżywianiem roślinnym. Ktoś nam wmówił, że tam jest za mało witamin, że potrzebna jest siła. No ja to już powiem szczerze, dreszczy dostaję, jak ktoś mi gada, że mięso daje mu siłę. No bzdury wierutne tak naprawdę. Także naprawdę, nawet puré z marchewki można robić, można budyń ze szpinaku zrobić. No tutaj krysznowcy są rewelacyjni. Ja jadłem ciastka, gdzie nie było cukru, same warzywka, a normalnie nie różniło się to od normalnych takich ciastek, normalnych w cudzysłowie. Patrzcie, drodzy Państwo, co się stało. Jakich normalnych? My uważamy coś, co nam wpojono, wdrożono, że to jest normalne. Jak ja patrzę, jak jadę do pracy, jak ludzie kupują te wszystkie bułki pszeniczne i tak dalej, innego pokarmu praktycznie rzecz biorąc, a tutaj jest akurat skóry, to tej kury tutaj wyrzucamy, to zupa ziemniaczana, budyń z twarogu na słodko, inne takie rzeczy. Także, drodzy Państwo, więcej tego już nie pokazuję. Ja dzisiaj troszeczkę, jeżeli pozwolicie, pociągnę temat dłużej. Aha, tu Państwu pokażę jeszcze taką rzecz. Dla tych, którzy, bo dochodzimy do takiego momentu, że no należy oczyścić organizm, wątrobę, nerki, ale nim to nastąpi, Jezu, coś mi tutaj przeskakuje. Dobra, to zrobimy tak. Ja to poszerzę.
żebyście Państwo widzieli pełen obrazek. O. Kuchnia weganki. To jest kuchnia weganki i dla tych Państwa, którzy no, wyślą do mnie swoje maile, ja prześlę po prostu te pozycje. To są opisane różne zestawy, surówek, inne i tak dalej. Także no, więcej tego już nie będę pokazywał, bo to nie o to chodzi. Aha, mówimy o oczyszczaniu wątroby, tak? Ja kiedyś dosyć długo mówiłem o wątrobie. Proponuję Państwu wrócić. Ci z Państwa, którzy doszli do tego etapu, chcą się zająć wątrobą, do tych moich programów. Ja o wątrobie chyba nawet trzy programy poprowadziłem. I to jest jedna z książek, kuracje oczyszczające. Macie Państwo również u Tombaka pełne kuracje na temat wątroby. Ja już nie będę się tutaj powtarzał, tak, co szkodzi wątrobie i tak dalej, bo sami Państwo czujecie, jeżeli na przykład coś zjecie i Was wątroba boli albo puchnie, jak się robi na przykład sobie głodówkę jednodniową albo kilkudniową i wraca się do jakiegoś pokarmu, ona zaczyna pęcznieć, bo ona nie zdążyła się jeszcze oczyścić. Wyrzuca ją do wierzchu. No, no, dajmy czas tej wątrobie też na to, żeby ona się oczyściła. Tu jest taka metoda wyrzucenia kamieni żółciowych z wątroby. Z tym, że ja szukałem, ale nie znalazłem też dzisiaj. Myślę, że tak dokładnie sobie omówimy kurację, samą kurację oczyszczania wątroby następnym razem. Ja dzisiaj bym chciał jeszcze Państwu tylko zwrócić uwagę na to, że można się już do tego przygotowywać na spokojnie. Kuracje oczyszczające wątrobę. Kwas z buraków, czyli kulis, zioła na wątrobę, nalewka. Zioła na wątrobę. 100 gram korzeni mniszka lekarskiego oraz korzeni cykorii. Po 50 gram ziela rzepiku, bylicy, bożego drzewka, kwiatostan kocanki, owoców kminku oraz liść mięty. Sypiemy zioła do woreczka lub dużego słoika, mieszamy, pijemy napar 3 razy dziennie przed posiłkami. To taki krótki przepisik, jeżeli chodzi o wątrobę. Jedną książkę miałem, ale muszę ją odebrać. Tam był też przepis na wyeliminowanie pasożytów. I o tym będę też chciał chwilę dzisiaj Państwu pomarudzić. Na zasadzie bardzo pomocny jest tutaj wrotycz. Oprócz wrotycza, możecie Państwo nabyć sobie, to jest chyba jedyny roślinny na naszym rynku preparat na pozbycie się pasożytów. Firma Dorsim. Dla tych z Państwa, którzy będą mieli problem, no proszę się odzywać do mnie, ja pomogę, tak? Rewelacyjna rzecz, tak? Tylko no, trzeba z ziołami jest tak, że trochę dłużej trzeba je pobrać. No i dobrze jest, jak już robimy to, żeby w rodzinie wszyscy też oczyszczali się z pasożytów, tak? Bo to jest też ważne. O tym bardzo fajnie mówi Nadeżda Semonowa. Bardziej omówimy jej cały proces, taki dosyć długi, żmudny. A w ogóle rzucę też takie hasło, bo ja po przeczytaniu książki doszedłem do wniosku, że mimo tych moich różnych działań, jakie robię, będę chciał do niej pojechać na taki dwutygodniowy cały kurs oczyszczania organizmu, wywalania pasożytów i tak dalej, z tym, że dopiero w przyszłym roku. Także ci z Państwa, którzy mnie słuchają albo słuchać będą w trakcie tego roku, myślę, że dobrze by było, gdybyśmy się zorganizowali w jedną grupę. W jedną grupę z Polski, która by pojechała w określonym terminie czasu, też biorę w tym momencie na siebie kwestie zorganizowania wyjazdu, koordynacji tego. Oczywiście po kosztach, bo ja tego sobie inaczej nie wyobrażam. Każdy płaci za siebie. Także to taka mała dygresja. Przy okazji, Dorsim. No i kolejna rzecz, jeżeli chodzi o detoks, akurat to jest nic innego jak wilka kora w bardzo stężonej formie. No, niesamowita siła jest tej wilka kory w tym preparacie. Zresztą ludzie, którzy znają te preparaty, dobrze wiedzą, jak wielką siłę mają, tak? Przy przyswajalności 96-98% tak naprawdę żaden suplement diety na naszym rynku nie może się pochwalić tego rodzaju przyswajalnością.
preparaty, które mają badania kliniczne i tak dalej, a ten preparat, znam przypadek dziecka, które chorowite było, słabe, miało 3 razy robione badania na robaki, nic nie wychodziło, kiedy dziecko zjadło pół opakowania podczas nieobecności matki w domu, tej wilkakory właśnie pod nazwą detoks handlową, no dzieciak, przepraszam za wyrażenie dla wrażliwych, ale no obstrał się po same pachy. Matka w pieluchrze znalazła garść owsików. Także niesamowita siła, można zjeść w takiej, no zioła nie szkodzą, tak, działają tylko bardziej intensywnie. Ten sam efekt można uzyskać stopniowo, powoli. Jest taka fajna książka jednego polskiego lekarza, różne metody oczyszczania podane, między innymi właśnie mówi o detoksie i mówi o tym, że stosowany w mniejszych dawkach trzeba pół roku na to, żeby wyeliminować pasożyty w organizmie przy stosowaniu właśnie tego preparatu. Każda z firm ma też różnego rodzaju swoje jakieś tam metody. Wszystkiego nie jestem w stanie poruszyć. Za tydzień jeszcze powiem o takiej metodzie łącznie, bo co jest teraz jeszcze ważne? To, żebyście Państwo teraz wieczorami już bezapelacyjnie dużo pili. I przede wszystkim wody, tak? Trzecia rzecz, ruch. I to nie musi być bardzo jakiś intensywny ruch. Ja polecam Państwu proste ćwiczenia, nawet można powiedzieć takie ala z jogi. To są ćwiczenia ze szkoły Nadjeżdży Semjonowej. Ja za tydzień może pokażę, bo na dzisiaj nie zdążyłem przygotować. Miałem pokazać pięć ćwiczeń tybetańskich. Gdzie mam te książki? Położyłem tutaj sobie gdzieś pod ręką i... Nieważne. To są ćwiczenia też na młodość i po prostu trzeba je robić z taką intensywnością i w taki sposób, jak człowiekowi, że tak powiem, na to pozwala jego własny organizm. Ta sprawność przychodzi z czasem, ale trzeba się ruszać. Nie ma innej drogi. Raz na jakiś czas można sobie zrobić przerwę w ruchu, oczywiście nie intensywnie, obserwujcie swoje ciało, ono wam daje sygnały. Jeżeli macie za duży, zbyt intensywny wysiłek, odpocząć. Ale nie to, że odpoczywam i już nic nie robię, bo ruch boli, bo musi boleć, tak? No nie ma takiej opcji. Zresztą później jak długo poleżycie, to też was będzie bolało, tylko ten ból będzie gorszy. Ja zacząłem swego czasu też o różnych roślinach. Tych roślin tak naprawdę jest bardzo dużo. Dzisiaj może tylko wymienię te, które rosną u nas w Europie, jeżeli chodzi o no, wywalenie pasożytów, tak? Aksamitka rozpierzchła, a z tym, że to jest południe Europy. Tutaj mamy brzozę brodawkowatą. Dzięki brzozie brodawkowatej możecie się Państwo pozbyć glist. Trzmielina zwyczajna, też wywalamy glisty. Glisty, przepraszam. Kocanka piaskowa, przeciw robakom obłym i brodawczakowatości. Kozłek lekarski. Inaczej waleriana, jak to niektórzy mówią, powszechnie, również przeciwglistna. Bobrek trójlistkowy. Najlepsza jest nalewka przeciwglistna, powszechnie stosowana. Jak Państwo w internecie wyjdziecie, nalewki robisz tak jak każdą inną nalewkę, tylko trzeba tego ziela nazbierać. No i najlepiej, nie powiem Państwu, no tak jak ja dzisiaj ten swój mlecz zbierałem, tak? To jest nic innego właśnie jak kozłek lekarski. A wiecie Państwo o tym, że w Polsce sanepid z racji tego, że to zioło nazywa się lekarski, zabronił sprzedawania preparatów, które w swoim składzie mają kozłek lekarski? Bo ustawa o suplementacji mówi, że suplementy nie mają leczyć. I urzędnicy wpadli na iście mądry wniosek, że skoro w nazwie ma zioło lekarski, to leczy, a suplement nie może leczyć, więc suplement nie może mieć tego, co leczy i nie może taki preparat być na rynku. Także no, mamy różne dziwactwa i mądrych ludzi na stołkach urzędniczych w tym państwie, ale jak Państwo myślicie, kto im płaci, tak? Czy interes reprezentują? Takich wariatów jak ja, którzy mówią, że reprezentuję ludzi, którzy płacą podatki, bo z ich podatków dostaję pensję, to jest... Nie wiem ilu, no ja nie znam. Jak znacie kogoś takiego, to zapraszam do naszego grona. Myślę, że coś fajnego wspólnie zdziałamy. Kozłek lekarski, bobek, mówiliśmy. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o te zioła, które... coś mi się przyblokowało.
Wow, dobra. Coś mi się przyblokowało. A, zobaczymy, czy teraz pójdzie. Koniec. Dobra. To na tyle, jeżeli chodzi o, zioła. Zobaczymy, co ja tutaj jeszcze miałem. Aha, a chciałem Państwu jeszcze pokazać. Ja proszę, żebyście też śledzili czat. Ja jak gadam, to tak za bardzo nie potrafię i gadać, i czytać tego, co jest na czacie. Obiecuję, że zrobimy sobie jakiś taki program, gdzie będziemy, będę odpowiadał, tak? Będziemy sobie omawiali różne rzeczy i tak dalej, ale na czacie pokazywane są bardzo często różnego rodzaju linki przez słuchaczy. Drodzy Państwo, ja sam się z tych linków też dużo nowych rzeczy dowiaduję i uczę. Tutaj mamy na przykład warsztaty dla ziemi, org.pl. Odsyłam Państwa do tej strony i tutaj jest taka informacja o warsztatach, które będą w tym roku w maju. Warsztaty. Chemicznych na odstraszanie pasożytów, bo to, że te muszki latają i mamy w tym roku chyba plagę komarów, bo ja jestem w ciężkim szoku, powiem szczerze, w lasku się zatrzymałem, ja nie byłem w stanie normalnie ustać chwilę, ja pamiętam kiedyś, dawno temu już na szkole, jak biegałem przełaje, to raz trafił mi się taki dzień, nie wiem, co to była za okolica, co tych komarów było, a tutaj no, z brzegu zwykły lasek, ale żeby było jeszcze ciekawie, to ja w środku miasta tutaj też mam, wczoraj trochę robiłem porządków u siebie na podwórku i byłem w szoku, ile tych komarów jest. Także to, że takie, a nie inne mamy owady, to też jest wynik tej monokultury, tak? To nie tędy droga. Brakuje widocznie dla równowagi w przyrodzie odpowiednich roślin. I tych zasad będą mówili ludzie na warsztatach permakultury. Ja nie będę na tych warsztatach, bo akurat w tym samym terminie mam zjazd naturoterapeutów. I drodzy Państwo, od razu taka informacja. Za tydzień programu nie będzie. Jestem po prostu w Olsztynie, pod Olsztynem, znam Państwu relacje, o czym tam rozmawialiśmy, pewnie za dwa tygodnie, także za tydzień no, siłą rzeczy nie będę w stanie poprowadzić programu, bo będę zupełnie gdzie indziej, a nie chcę już kombinować, bo tam z łącznością też jest problem, zasięg się urywa, więc ta jakość tego programu byłaby marna, a kombinowanie gdzieś po McDonaldach to też nie wychodzi tak, jak powinno wyjść. W każdym bądź razie, powiem szczerze, wybieram się na warsztaty budownictwa ekologicznego. Tutaj mieliśmy kiedyś pana, który mówił o tym, ale ja już chodziło za mną, żeby nauczyć się. Mam znajomych górali, którzy by mnie nauczyli budować dom z bala, ale tu będą warsztaty, chociaż ja kiedyś prześledziłem taką naukę w internecie, jak to z gliny się buduje, ale właśnie marzy mi się taki fajny mały domek samemu wybudować sobie właśnie ze słomy, z gliny, ale chciałbym poznać trochę więcej zasad. Tak naprawdę myślę, że każdy sam bez większych warsztatów byłby w stanie coś takiego zrobić, ale tak mi się podoba ten domek, że powiedziałem sobie, że na te warsztaty pojadę, także proponuję również Państwu. Aha, tu wam wszystko, dostały mi prezentację. Zaprosiłem też do wywiadu pana doktora Pokrywkę, przepraszam, no ale pan doktor mi powiedział, że on woli nagrać najpierw program. Ja nie mam takich możliwości technicznych i nie wiem, czy uda mi się go przekonać do tego, żebyśmy na żywo prowadzili program. Ja będę z nim jeszcze pewnie rozmawiał, ale tutaj jest jego strona, odsyłam do tej strony. Tutaj są bardzo ciekawe rzeczy dla tych ludzi. To jest Akademia Długowieczności. Jak Państwo wrzucicie, to znajdziecie. On tutaj ma różne takie no, ciekawe informacje, na pewno przydatne dla każdego i o nowotworach, i o wywiadach, o wątrobie również mówi, o wodzie bardzo ciekawe są artykuły, programy, także o wodorze, który ma no, duży też, gospodarka wodna w organizmie ma duży wpływ na nasz organizm. Tutaj są różnego rodzaju też, no sporo tego jest, także o odżywianiu mamy różne informacje. Oczywiście on też tam preferuje swoje jakieś tam suplementy. Ja powiem Państwu, zamówiłem u niego bajkalinę. Trafiła do mnie to, co mówił w tych swoich programach, ale on mówił też o człowieku, który... O, proszę bardzo. Cierpliwy jak Chińczyk, człowiek, który żył 256 lat. On mówił o tym człowieku.
zdjęcie z 1927 roku. I to są fakty historyczne, potwierdzają długość życia tego człowieka. Urodził się w Qixian w Syczuanie. Już w wieku 10 lat chodził po górach, gdzie zajmował się zbieraniem ziół. Także odkrył zioło, no, pan doktor mówi, że to zioło jest właśnie w Bajkalinie, także ci z Państwa, którzy zaczną stosować to zioło, będą mieli okazję, no, skoro mówimy o długowieczności, tak, a wziąłem na siebie ten ciężar, że wskażę Państwu kierunek, jak to zrobić, nie licząc tylko i wyłącznie na geny, bo geny to jest za mało, to jest tylko możliwość, a to, co my z nimi zrobimy, to już od nas zależy, także... Zobaczymy, czy któryś z moich słuchaczy, tak jak Li Qingyun, przeżyje 200 lat. Powiem szczerze, nie wiem, czym chciał aż tyle żyć. Ja sobie zaplanowałem 124. Nie wiem, dlaczego tyle. Jak 120 będzie, będę zadowolony. Także zapraszam również do tego grona. Ktoś kiedyś powiedział, proletariusze całego świata, łączcie się, ja bym powiedział, ludzie chcący żyć długo i szczęśliwie, bo to też o to chodzi, bo to nie chodzi o to, żebyśmy żyli tylko długo, a ta jakość tego życia będzie byle jaka, tak? Tu też chodzi o tą jakość życia. Jak człowiek ma te 44 lata, tak jak ja, i nie chce mu się żyć, jest zmęczony, rano wstaje i na wszystko narzeka, no to przepraszam bardzo, tak? To taki człowiek tak naprawdę sam się prosi o śmierć, bo ona za chwilę przyjdzie, bo nic się nie dzieje wbrew naszej woli. Także, drodzy Państwo, myślę, że to na tyle dzisiaj wystarczy. Ja dzisiaj tak troszeczkę poleciałem, poszalałem, tak, po różnych tematach. Oczywiście moja strona końcowa, mój mail, zapraszam do odzywania się i jak obiecałem na początku, odpowiem jeszcze na kwestię pracy z czakrami. Jak wpływać na czakry? Wiecie Państwo o tym, że czakry to są takie, można powiedzieć, węzły energetyczne w naszym ciele subtelnym. One nie mają swojego takiego fizycznego odnośnika. I to jest kwestia tego, że taka, że energia powinna przez ciało człowieka w sposób niezachwiany krążyć, inaczej mówiąc, przelatywać, tak? Z góry na dół, z dołu do góry. Kosmos to plus, Ziemia to minus, wszystko to, co rodzi, to jest pierwiastek ujemny, minus. Także kobiety nie mają co się obrażać, bo to ma też swoje znaczenie, tak? To są ten dualizm jest w naszej rzeczywistości. W każdym bądź razie, kiedyś ludzie, którzy chodzili boso, mieli kontakt z ziemią, ta energia przez nich krążyła. My dzisiaj się podcinaliśmy, pozamykaliśmy w domach, pozakładaliśmy buty, do tego jeszcze jakieś takie plastikowe, inne rzeczy, tak? Ta energia zaczyna krążyć w bardzo dziwny sposób. Energia mentalna również, także ja sobie opracowałem na swoje potrzeby taką metodę, nazwałbym ją metodą medytacyjną. Myślę, że o tym powiemy sobie i w ogóle o tych elementach. No to też jest fajna rzecz. Może, znaczy inaczej, ja tak się zastanowiam, za dwa tygodnie, czy byśmy sobie przypadkiem tego nie opracowali. Także, żebym nie opowiedział, bo to jest praca po prostu z kolorami. Każda czakra ma swój kolor, tak? Tak jak tęcza. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, błękitny, fioletowy, najpierw jest indygo i fiolet, tak? I z tymi kolorami się pracuje i poprzez taką wizualizację kolorów, która tak jakby nasycać organizm. Ja to robię w ten sposób, ja tylko powiem tak, można, popróbujcie Państwo sami, o, poszukajcie własnej metody, a ja później powiem, to jest lepsze, bo takie dawanie gotowych rozwiązań, ja tej metody nigdzie nie znalazłem. Ona tak jakoś, kiedyś sobie tak dumałem, powiem Państwu, w Sopocie. Chodziłem sobie po plaży, to sobie usiadłem, położyłem się na piachu i tak sobie pozbierałem pewne rzeczy do kupy i wypracowałem sobie właśnie tą metodę. Ale ja nie powiem dzisiaj o całej metodzie, powiem po prostu nasycajcie organizm danym kolorem, kolorem danej czakry. Informacje na temat kolorów czakry znajdziecie. Kolory, które wymieniłem, one tak od dołu biegną. Oczywiście czakr mamy więcej, siedem mamy tych głównych. One są wiązane bardzo często z organami wydzielenia wewnętrznego, tymi, które wydzielają hormony. I rzeczywiście przy pracy z daną czakrą
reguluje się pracę danego organu. Także na przykład osoby, które mają problem z tarczycą, no to są osoby, które mają jakiegoś rodzaju problemy w kontaktach interpersonalnych z innymi ludźmi. I to są też i to są też organy takie jak powiązane, tarczyca jest powiązana między innymi, w ogóle ona odpowiada za równowagę hormonalną w organizmie, więc tutaj mogą różne dziwne rzeczy wyjść. Czasami ludzie, lekarze leczą kogoś na nerki czy wątrobę, a problem jest właśnie w tarczycy. Dlatego no, warto sobie popatrzeć, dlatego tak nie ma jednej recepty dla wszystkich o tej samej dolegliwości. Ja kiedyś mówiłem, że ta sama przyczyna może powodować różne dolegliwości u dwóch różnych ludzi. A znowuż różne przyczyny u różnych ludzi mogą powodować tą samą dolegliwość. Także nie ma jednej reguły, tak jak nie ma jednej drogi. Także jeżeli chodzi o pracę z czakrą, jeżeli Państwo wiecie, co u Was funkcjonuje nie tak, załóżmy jest to ta czakra tarczycy, o której mówimy. Czakra tarczycy to jest błękitny kolor, więc chodzi o to, żeby w sposób świadomy pozyskiwać energię błękitu z otoczenia. Wyobrażajcie sobie, że wchłaniacie ten kolor z nieba, z chmur, błękitnych, pięknych chmur, że ten kolor, tak jak wdychacie, to wdychacie razem z powietrzem, z tlenem, z azotem, wdychacie również ten błękit, który nasyca waszą tarczycę. I ten błękit, w momencie, kiedy ona się wypełnia, tarczyca, jeżeli się, w momencie, kiedy się wypełnia tym błękitem, rozchodzi się po całym ciele i dociera do każdej komóreczki, do każdego palca. Tak sobie to wyobrażajcie. No, to trzeba popracować nad tym. To nie jest tak, że się raz powie i już. Wyobrażajcie to sobie na swój dowolny sposób, tak żebyście, żeby wam było wygodnie, żeby to przemawiało do waszej wyobraźni. Myślę, że tyle wystarczy, jeżeli chodzi o to. Ja zapraszam, bo tutaj napisał ktoś on, tego ona na to by odezwał się do mnie na maila, jeżeli chce coś więcej. Druga rzecz, że no wypracowanie tej własnej metody jest nader słuszne, bo wtedy się to, nie uczymy się jakichś sztucznych metod właściwych dla kogoś tam, tylko wypracowujemy swoją własną drogę. Pracy ze sobą, poznajemy siebie tak naprawdę, bo to też chodzi o to, żeby poznać samego siebie, bo każdy człowiek to jest cudowna planeta, ja bym powiedział nawet więcej, to jest kosmos, to jest wszechświat. My próbujemy urabiać otoczenie, a tak naprawdę nie potrafimy panować nad samym sobą. I to jest tak naprawdę praca do wykonania we wcieleniu takim czy innym. I tutaj człowiek powinien się skupić. Nam sprzedano zupełnie inne wartości. Wartości, które tylko powiększają pustkę w naszym wnętrzu. I nie jesteśmy w stanie, choćbyśmy nie wiem, jakie bogactwa mieli, wypełnić tą pustkę wewnętrzną. Ten głos sumienia czasami daje o sobie znać. Ja myślę, że kiedyś też Państwu opowiem taką historię, bardzo fajnie korelującą z filmem, który mam tutaj na stronie pożegnalnej, znaczy pożegnalnej, na tej, której mam maile, filmem Nasz Dom. Książeczka, którą dorwałem, będąc jeszcze w technikum, która wywarła ogromny wpływ na to, kim nawet dzisiaj jestem. Cieniuśka książka pod tytułem Moje reinkarnacje. Ja po wielu latach w końcu znalazłem wydawnictwo, które ma jeszcze te książeczki. I myślę, że o tym sobie też porozmawiamy. Nie jest to wielki wydatek, bo to rzędu 3 zł koszt. A jak ktoś jeszcze ma księgarnię Matras w swojej okolicy, to praktycznie rzecz biorąc to jest jedyny koszt w tym momencie, bo odchodzą mu koszty przesyłki, można przy okazji podejść sobie odebrać, a warto, bo zaczyna człowiek rozumieć, że my poprzez to, co robimy, budujemy nie tylko środowisko, w którym jesteśmy, bo środowisko, w którym się znajdujemy w danym momencie naszego życia, jest bezpośrednio związane z naszymi czynami, może niekoniecznie z wykonywanymi tu i teraz, ale świat nabrał takiego tempa i obecny czas się tym charakteryzuje, że to przełożenie, powiedziałbym, karmiczne znajduje swoje odzwierciedlenie bardzo szybko, tak naprawdę prawie, że tu i teraz.
Różnie z tym jest, bo reguły są po to, żebyśmy poznawali je, ale też po to, żebyśmy zrozumieli, że tak naprawdę reguł nie ma. Po to, żebyśmy zrozumieli, że reguły tworzymy sami. I w momencie, kiedy jest większa grupa ludzi o podobnych zasadach, którzy potrafią, jak ja to mówię, wejść pod wspólny mianownik i pójść w jednym kierunku, to się nagle okazuje, że zaczynają się dziać niesamowite rzeczy dookoła takich ludzi. Nie na zasadzie towarzystwa wzajemnej adoracji, ty mi to, ty mi tamto, ja tobie to, tak? Tylko na zasadzie działania na podobnych wibracjach, bo nie oczekujmy, że wszyscy będziemy działali na jednakowych, tak? To ci, którzy tak uszczęśliwiają na siłę innych, to są ci, którzy właśnie, ja to mam monopol na wiedzę, na prawdę i tak ma być, jedynie. Ja nic takiego nigdy nie mówiłem i nigdy nie powiem, drodzy Państwo. Zalecam za to bardzo mocno, byście szukali własnych rozwiązań, własnej drogi. Oczywiście inni ludzie, no bo po co wyważać otwarte drzwi, którzy drogę przeszli, mogą Wam coś podpowiedzieć. I powiem taką historię, jak to kiedyś Żyda syn dostał się na studia. Przyszedł z walizką, ojciec mówi, dam ci 3 życiowe nauki. Synu, co to? Tatę, to walizka. Pamiętaj, nauka pierwsza i nie wiem, czy nie najważniejsza, walizki pilnuj. Nauka druga, regentę słuchaj. A nauka trzecia i najważniejsza ze wszystkich, obyś ją pamiętał do końca swych dni. A swoje myśl. Skwituje to tylko tym, dlatego że każdy ponosi odpowiedzialność za siebie, niezależnie od tego, czy sugerował się cudzymi podpowiedziami, czy szedł według nich, czy nie. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Ciekawy jestem od dźwięku tego, co dzisiaj nagadałem. Zapraszam za 2 tygodnie. Życzę owocnych przemyśleń. Do usłyszenia i do zobaczenia.